Siema, siema, z tej strony Suchy i zapraszam Was na nowy filmik instruktażowy. Jak w łatwy sposób można nauczyć się kraftowania w OE. Dobra, przede wszystkim zacznijmy od tego, co nam będzie potrzebne. Na pewno PNinja, jeżeli byśmy chcieli znaleźć jakiś build, to możemy sobie wejść tutaj. Ja zaraz pokażę, jak będziemy kraftować łuk od Toxigrain. Więc zaczynając, weźmiemy sobie Pathfindera, weźmiemy sobie Toxigraina, weźmiemy sobie skille, które będą potrzebne, znaczy w sumie na którym bazują budowę takiego buildu. Oczywiście Bow. No i tutaj możemy sobie znaleźć jakiegoś gościa, który, no nie wiem, ma jakiś taki build. Weźmy tego pierwszego z brzegu. Jakiego on używa łuku. Dobra, nie o taki mi chodzi, bo to będzie ciężki, że tak powiem, ciężki łuk do zrobienia. Weźmy drugiego, może wczytać. No, weźmy trzeciego. Taki ma łuk. Coś takiego. Wchodzimy sobie na stronę Craft of Exile, wybieramy sobie broń dwuręczną, boły i tu mamy, że tak powiem, metody craftu, które możemy wybrać i możemy sobie sprawdzić, jak taki łuk zrobić, ile nas to będzie kosztowało, jakie mamy szanse. Więc od czego zaczniemy? Przede wszystkim wybieramy modyfikator najbardziej trudny do wykraftowania. W moim przypadku, jeżeli chodzi o ten łuk, najgorzej jest wykraftować około 35% damage overtime multiplier. Więc tak, za pomocą tej strony Craft of Exile, wybieramy sobie tutaj suffix, czyli dodatkowe obrażenia od Damage Overtime Multiplier. OK, wybieramy 31 do 35 i wybieramy metodę. Ja proponuję metody najprostsze, więc najprostszą metodą, żeby to osiągnąć, to będzie używanie Orb of Alternation bądź Fossili. Jeżeli wybierzemy sobie Orb Alternation, to będzie nas skosztowało teoretycznie 77 chaosów i mamy 64%, około 64% szans, że trafimy w tym przedziale na takie obrażenia. Jeżeli sobie wybierzemy metodę Fossili, tutaj mamy możliwość, klikając w Computed Best Selection, on nam to przelicza i wskaże nam, jakich fosili użyć, ewentualnie kombinacji fosili, aby taki modyfikator suffixowy utworzyć w danym łuku. Więc albo za pomocą samego metalika i to będzie nas kosztowało 221 chaosów. To jest dużo. A oprócz tego on nam zamieni ten łuk na rzadki, więc to też nie będzie takie proste, żeby pousuwać, że tak powiem, pewne zbędne rzeczy, więc tańszym sposobem będzie użycie tych orbów. Natomiast można sobie to bardzo uprościć, wybierając cztery fosile. Będzie nas to kosztowało około 2700 niecałe, że tak powiem, chaosów. Będziemy mieli 26 prób i również 64%. Więc tak jak widzicie, najprostszym rozwiązaniem to będzie stworzenie takiego łuku za pomocą Alternation. Natomiast tak, kolejną stronką, którą proponuję, żeby zobaczyć, jakie, co prawda na tej stronie jest też to dostępne, jakie przedrostki tak naprawdę dają nam użycie
danego konkretnego currency i co możemy zyskać. To głównie się wiąże z ogrodem. Przykładowo, no nie wiem, w ogrodzie może być dostępny usuń albo dodaj modyfikator ataku i można sobie to w łatwy sposób sprawdzić. Natomiast tak, z tej strony odpalimy sobie emulator wykraftowania. To jest super narzędzie, które pozwala nauczyć się craftu. I ewentualnie, jeżeli się coś zepsuje, to można cofnąć się i sprawdzić, co zrobiło się źle. Również nam przelicza mniej więcej, ile użyjemy currency, żeby dojść do tego, co chcemy. Tylko że jeżeli używa się w tym emulatorze craftbencha, on nie podlicza tego, więc jeżeli ktoś zna wartości, ile to kosztuje, to że tak powiem, jest to prostsze. Ok, kolejną stroną, którą polecam, to jest poedb.tv. Również ma katory, które że tak powiem, przez które możemy uzyskać dane rzeczy odnośnie danego sufiksu albo prefiksu, co nam doda do danego wyposażenia, jeżeli użyjemy, nie wiem, Exalta albo coś w tym rodzaju. Dobra, wybierzmy sobie tutaj na tej stronie łuk. Tam mamy bowy. Dobra, tu mamy wszystkie modyfikatory, jeżeli chodzi o bowy. Oczywiście są opisane, które można uzyskać z craftbenchu, suffixy, prefiksy z delva, z influency, jeżeli chodzi o influency, tylko będziemy się opierali o podstawowe te rzeczy. Incursion również nie, craftbench zostawimy, bo będzie nam potrzebny. Ok, więc tak. Wykraftujemy sobie nowy item na Craft of Exile, craft. Będzie to bow. Jezu, ślepiej jest. Dobra, tu jest z lewej strony ticket. Tu możemy zdecydować od razu, jaki level posiadamy tego ticketa, więc wybierzemy sobie, nie wiem, przykładowo 86. Set item quality wybierzemy na 20. I tutaj mamy, możemy dodać albo nie dodawać influence. Z czym się to je? Jeżeli przykładowo dodamy sobie influence huntera, to mamy dostępne dodatkowe mody prefiksowe takie i sufiksowe takie, jeżeli dany przedmiot posiada jakiś influence. To dotyczy się jakichś wyjątkowych broni, no nie wiem, choćby pod blida albo coś w tym rodzaju. Ale my chcemy stworzyć zwykły łuk pod Toxic Rain, więc influence nie będziemy dodawać, więc wybieramy select item. Ja nie wiem, czy ten ziomuś ma jakiś influence wrzucony. Ma wrzucony ten. Dodatkowo craftowany ma z jak się ta liga nazywała, na syntezy. Ma quality does not increase physical damage grants 1% increase area of effect per 4% quality, więc to wrzuca się z ogrodu. Dobra, dajemy proces. Mamy biały, czysty item. Quality 20%. Zwykłe, czyste staty. I spróbujemy sobie za pomocą Orb of Alternation stworzyć 35 damage of damage overtime, czyli ten plus 35% to damage overtime multiplier. Spróbujemy coś sobie takiego stworzyć, zobaczymy, ile razy będziemy musieli klikać. To jest tak, oczywiście to jest MG, więc to może być milion razy, a może siąść za dziesiątym razem. Więc sobie craftujemy. O, ten dodatek Bow Attack Fire and Additional Arrow również jest fajny. To jest wymienne z Attack Speedem, więc albo to, albo Increased Attack Speed, ale spróbujemy sobie zrobić. O, siadło.
za 10 razem, to jest rzadkość naprawdę, za 10 razem, żeby siadło, mamy 34% damage over time multiplier, to jest suffix. I teraz tak, możemy próbować już na tym etapie spróbować, o ile mamy currency, podnieść tą wartość do 35, a ewentualnie zostawiamy 34, jeżeli nas to zadowala. Ale jeżeli mamy Divina, więc możemy sobie stryknąć i za akurat drugim razem trafiliśmy na 35 i to jest max, co można z tego wyciągnąć. Następnie dodajemy kolejny mod. Dodało nam prefix damage physical hit attack, to jest obrażenia od fizycznych. Musimy podnieść na rzadki stryk i mamy tak, dwa sufiksy, jeden prefix. Niestety jest teraz problem, ponieważ mamy niefajny sufiks. I co możemy z tym zrobić? Przede wszystkim na obecną chwilę to można użyć ogrodu i jeżeli mamy możliwość usunięcia obrażeń fizycznych ataku, najlepiej ataku albo live'a, więc używamy. Pyk. To 35 damage over time multiplier nam nie zniknie, ponieważ to jest damage, więc nie ma szans. Czyli jeżeli mamy takie krafty z ogrodu, możemy użyć to w taki sposób. Tak samo przykładowo mamy możliwość usunięcia live'a albo ataku. Również zostaje nam tylko 35% damage over time multiplier. I okej, okay, co teraz robimy? Teraz udajemy się do craft bencha naszego, więc tutaj mamy bencha, wybieramy crafta, że nie suffix, tylko suffixy. Musimy przede wszystkim podejść do craft bencha, can have up to 3 modyfikator, ok. Dodajemy tutaj, że nie możemy, Boże, gdzie to jest, nie możemy wykraftować atak modyfikatorów i z prefiksów dodajemy to, bo to jest tańsze, tylko te, nie te jeden, tylko te dwa, bo to jest, już nie pamiętam ile to jest warte, ale niewiele. Dodajemy cannot up to czy craft modyfikator, to kosztuje 2 exalty, cannot roll attack modyfikator, to bodajże kosztuje również 2 exalty, a tu level of socket super games kosztuje, no nie wiem, chyba chaosy, 4 chaosy, coś w tym stylu, albo jakieś inne currency, dokładnie nie pamiętam. Wybieramy exalta, strykamy i zawsze nam doda to plus 1 level of socket games. Dlaczego? Prosta rzecz. Jeżeli to za pomocą suffixa wybieramy dodatkowe modyfikatory, które sobie możemy z craft bencha wybrać, kolejny suffix, cannot roll attack modyfikator, czyli blokujemy wszystkie modyfikatory ataku. Dodatkowo prefiksy, a tutaj już mamy suffix, suffix i suffix, blokujemy suffixy przede wszystkim, czyli to co tutaj się znajduje, nic z tego nie może nam się skrafcić. Jeżeli zablokujemy ataki, czyli wszystko to, co tutaj jest, a tu widać atak, 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 na 2, 4, 6, 8, 10, na 12 możliwych craftów jest 11 ataków. Zostaje tylko ten gem. Ale jeżeli zablokujemy tutaj ten modyfikator, czyli on jest przez nas wybrany i nie umożliwimy wybrania atakowych modyfikatorów, to musi nam dodać plus 1 do socket gamesów.
Więc jeżeli zablokujemy te ataki, damy, tutaj jest ten modyfikator i gemowy, bo to chodzi też o gemowe, bo mogłoby dać tutaj nam ten modyfikator. Następnie udajemy się, tutaj pewnie nie ma w benchu prefiksy, can change, nie ma, pyk, a tutaj prefiks, nie ma. Nie ma tego, znaczy w benchu jest, trzeba użyć, w benchu jest coś takiego, usuń skraftowane w benchu modyfikatory. Tego tutaj nie ma, usuniemy sobie za pomocą X-a. Też w prefiksach to też usuniemy. To tak jakbyśmy wybrali tą opcję, jest jeden strzał i że tak powiem usuwa nam. I mamy plus jeden of socket games, mamy 35 to damage over time multiplier. I teraz co robimy? Jeszcze raz idziemy do craft bencha. Wybieramy suffix, can have up to 3 craft modifikator, ok. Dodajemy sobie prefix plus 2 tym razem, to kosztuje również 2 exalty. T1, czyli plus 2, level osoby i prefiksy craset. Damage over time T1 stryk 28 30. I to jest tak naprawdę tyle. Mamy praktycznie taki item. Zostało nam Increased Attack Speed. I tutaj niestety jest jeden mały haczyk. Mamy prefix, czyli nic z prefiksów już nie możemy dostać. Mamy suffix, mamy dwa suffixy, czyli mamy jeden otwarty suffix. Co możemy zrobić? Jedynie iść do ogrodu. Znaczy tak, możemy użyć exalta. Ja to spróbuję zrobić. To jest RNG z prostej przyczyny. Jeżeli nam został ostatni suffix, a exalt nam doda atak, modyfikator, to może nam trafić. To może nam się trafić. No, wszystko, co jest z atakiem związane. Atak, czyli accuracy rating, bow attack, fire additional arrow. Może nam się trafić increased light radius. Może nam się trafić, co tu jeszcze jest z atakiem? Increased critical strike change. Może nam się pojawić jeszcze increased attack speed, na którym nam zależy. Natomiast, żeby Increased Attack Speed dorzucić, są dwa mody, które możemy mieć. Albo ataku, czyli dodać przez Exalta i mieć farta jeden na tam chyba 4 czy 5. Ewentualnie za pomocą Speeda, a ze Speedów mamy do wyboru tylko to Increased Attack Speed albo Increased Projectile Speed. Innych Speedów, suffixów nie ma. Więc tak, ja tu teraz zaryzykuję. Zobaczymy, co się uda. Najwyżej cofniemy, więc stryknę exaltem. Mamy Increased Damage with Poison, change to Poison on Hit. To jest pierwszy exalt. Drugi exalt, Increased Stun Duration of Enemies. Również nie trafiony. Trzeci exalt, Increased Stun Duration of Enemies. Czwarty, Increased Practice Speed. Piąty, Cold Resistance, też tam było. Szósty. I to po prostu można używać. Natomiast jeżeli mamy możliwość w ogrodzie dodać tutaj speeda, augment, czyli musi być augment, dodatkowy modyfikator od speeda, mamy 50 na 50. Jeżeli stykniemy, jest Increased Practice Speed. Jeżeli mamy Anomalous znowu Speeda, wybieramy w ogrodzie, pyk, i znowu Augment Speed, dodać Increased Practice Speed, nie, Augment,
do momentu, aż nam się trafi Inkraset Attack Speed. I to jest item wykraftowany. Chyba, żebyśmy mieli takiego farta, żeby wykraftować dwa modyfikatory, czyli albo plus jeden of socket games i damage over time na początku, albo damage over time i Inkraset Speed. To jest też trudne, nie jest to proste. Możemy sobie to sprawdzić w prosty sposób. No, ile użyłem w tym momencie, no nie wiem, samych chaosów, to jest 121, ale to jest w przeliczeniu, jeżeli chodzi o Divination, o to, ale jak dobrze kojarzę, to nie policzył tego tutaj, czyli can have up to 3, craft modifikator i tak dalej, tego program nie policzył, więc trzeba było tutaj 4 egzalty doliczyć, nie licząc ogrodu. Teraz tak. Sprawdźmy sobie w kalkulatorze, jeżeli mamy damage, tutaj Orb of Alternation, to już dorzucimy Inkraset Speed. Inkraset Attack Speed i wybierzmy, no nie wiem, niech będzie taki jak tutaj, czyli za pomocą tego. Niby tu pisze, że 24 razy należy próbować. Wątpię w to, bo żeby to osiągnąć, to ciężej. A jeżeli byśmy chcieli wybrać 17 do 19, to jest 30 chaosów. 100 razy. Minimum 100 Orb of Alternation, żeby wytworzyć taki item. Być może by się udało, być może nie. Ciężko wiedzieć. Dobra, teraz się przeniesiemy do gry. I spróbujemy wytworzyć taki bow. Nie przejdziemy przez całe opresy craftingu. Ja postaram się na któryś dzień przygotować taki filmik, gdzie od podstaw sobie wykraftujemy taki łuk. Natomiast mam przyszykowany i czekam, po prostu czekam na możliwość, bo nie mam w craft benchu tych wszystkich rzeczy, które będę potrzebował, żeby móc wykraftować, czyli nie mogę wykraftować tutaj choćby can have up to czy craft modyfikator, tego nie mogę, ataków nie mogę zablokować, także spróbujemy sobie za pomocą Orb of Alternation stworzyć około, znaczy może 35 mi nie wyjdzie, ale z T1 to damage over time multiplier, więc zapraszam. Bierzemy sobie bowa. Ten bow jest level setny, więc wrzucimy quality na maxa, w sumie już miał. Zaczynamy. Ja tam się posługiwałem tylko w Alternation, ale żeby jak najmniej tych orbów zużyć, to będę dodawał po to, że być może nam siądzie. Będę chciał na pewno albo Attack Speed zrobić, albo dodatkową strzałę. Więc jak tylko to mi siądzie, to użyliśmy z 3, no liczą, że było 420, niech tak będzie. Zobaczymy, ile zużyjemy. Chcę, żeby to troszkę szybciej. Bow attack fire an additional arrow. Ok, ale to jest T2. Będziemy szukali T1.
albo ten damage multiplier, albo... Znaczy w sumie damage ten multiplier by było lepiej. Łatwiej mówiłem arrow. Tam mi się udało za 10 razem, tu już widać, że niestety, ale będzie to dużo cięższe. Mam nadzieję, że w ogóle mam się. Dlaczego? O, tu damage over time multiplier. Niestety, ale te 3 mało. Jak już mam zainwestować w ten łuk, to lepiej, żeby być chociaż co najmniej jeden. Natomiast dlaczego to damage over time multiplier? Z tego względu, że nie ma możliwości inaczej tego wykrafcić. Albo fosilami, albo w taki sposób. Nie ma modyfikatorów, które dodają damage'a, więc... W programie było łatwiej. Niestety tutaj użyliśmy prawie 50. Gras od Attack Speed nie, bo to łatwo jest dodać. Gras od Attack Speed. Gras od Attack Speed. Game, Global Critical. Jest Attack Speed, nie szkoda, że nie dodało. Poison, Fire. Niestety. Czy możemy tak liczyć, że jeżeli doda ten Global Critical Multiplier, to, że drugim suffixem będzie właśnie coś, ewentualnie Increased Attack Speed, ewentualnie te boły, to by było w ogóle mega. Nie siada. Prawie 100. Ale może siądzie coś równie dobrego. Attack speed. 29, to jest T2. Możemy sprawdzić, może coś doda ciekawego i będzie fajnie, więc niestety. Dobra, próbujemy dalej. To ponad przekroczone. 26. Dobra, próbujemy dodać. Niestety nic ciekawego. Mamy dalej. Jakbyśmy mieli te jeden, to by skoczył tak naprawdę. Uparte dzisiaj jest. Uparta gra.
Nie. Additional fire. Nie wierzę, no. Zła pora na kraft chyba. Możemy spróbować, ale wątpię, żeby... No. Sporo, sporo, ale... Socket, no niestety. Czy nie? Czy attack speed też można by wypróbować? Może akurat wysiadło. Dwa razy było, ale no niestety nie tak, jakbyśmy chcieli. Spróbujmy tak. Nie. No, to 200 pójdzie się już. Mamy niestety mało. Można również zarabiać, więc jeżeli ktoś wie, co wycraftować, to może później taki sprzedać. All Games to może nie. No, jeszcze tak długo mi nie zajęło. Kaseta tak 9, mało. Pełzony. No jednak w grze nie prosto teraz, nie wiem dlaczego, ale więcej farta może mam i to robię inaczej, ale trochę...
Wow. Może powinno chwilę pograć. Dosłownie. Kaset atak. Mam nadzieję, że to nie będzie tak jak mówiłem podczas craftowania na emulatorze, że zużyję 1000 albo 1000 i nie uda mi się wycraftować w ogóle. Też tak może być. Microset Attack Speed 13 to jest chyba te 2-3. Nie wierzę w to. Sporo już mnie ten craft kosztował, a nie by było chyba kupić w tym momencie. Ale ja lubię sobie wycraftować sam, więc... Ten socket gains, ok. I nie, dalej nic. Ojej. Wypstrykam się sporo. Wszystko wchodzi, tylko nie to, co trzeba. Liczę, że jeszcze siądzie coś. Udało mi się te 2 osiągnąć. Słabo. W końcu. Physical attack czy amana. Kiedy można atakiem wykasować? Ok, 31. Ja robiłem wcześniej, że tak powiem, podnosiłem to damage over time multiplier, nim użyłem Orb of Augmentation. Natomiast nie mam divinów, więc. Nawet jeżeli bym próbował, to mi się nie udało, ale użyjemy jeszcze regala i w tym momencie możemy za pomocą, nawet chyba nie mam, tutaj możemy dodać to, co mówiłem w filmiku, że możemy za pomocą ogrodu dodać augment an item with a new attack modifikator. Ja to użyję na pewno na którymś z tych
bowów, tak samo można castera użyć, ale do usunięcia obrażeń od fizykalu. Nie mam w tym momencie, nie mam od ataków i nie mam również alimentu, więc to jak na razie zostaje taki łuk. Trzeba usunąć atakowe mody. Ewentualnie fizyczne i będziemy mieli czysty damage over time multiplier. Teraz, żeby taki łuk łatwiej nam było skraftować, jeżeli chodzi o Six Socket, nie wiem, czy nam się uda. Już to mam na górze. Sześć do 18 chyba mam mniej więcej. 4 chaosy mnie to kosztowało. Okej, okay, spróbujemy to zrobić. Za pomocą 4 chaosów weźmiemy sobie. Tutaj wrócimy. Podnosi nam się quality do 38. Mam tylko 558 dziurkaczy. Let's go. I proszę bardzo, 558, czyli jakieś 150 dziur kaczy musiałem użyć. Mamy 107, ale niestety muszę sobie to zostawić ze względu na to, że tutaj będę chciał mieć Six Linka, więc nie będę, użyjemy parę, tak żeby dało się połączyć 5 Linka, nie wiem czy zrobię. Nie wiem, ile to w tym momencie jest warte, nie dużo, 29 chaosów. Linki sobie zostawiam. To mogę sobie usunąć crafta. Mam armów craft modyfikator. Zostają mi do usunięcia atakowe i będę miał czysty łuk do kolejnego craftu, także dzięki serdeczne, ja się z wami żegnam, czule, zostaw łapkę w górę, bajo!